Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji gminy Lubawka. Chciałbym Państwu przedstawić ogólne dane dotyczące Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce. Zakład, jak Państwo wiecie, został zamknięty 16 marca. Od tego czasu informacje o załatwianiu spraw załatwiamy telefoniczne, mailowo, a także za skrzynką pocztową podawczą, która jest wywieszona na naszej bramie wjazdowej do zakładu. Do tej pory przez ten okres odwołaliśmy zebrania wspólnot mieszkaniowych. To jest takie podstawowe zadanie, które zmusiło nas do tego, aby nie zwoływać zgromadzeń i aby mieszkańcy nie przychodzili do naszego zakładu. Sprawozdania finansowe zostały przesłane wszystkim współwłaścicielom, a uchwały, które mają zostać podjęte, ten termin został przełożony na późniejszy czas, jeżeli pozwoli nam na to sytuacja. Jeżeli natomiast nie, to będziemy dalej zmuszeni medialnie rozwiązywać te problemy i wszelkie uchwały podjęcia, czy to działalności dalszej wspólnot mieszkaniowych podejmujących zadania remontowe, czy też wykonanie zaleceń lub innych nakazów, które wynikają ustawowo, będą również załatwiane w sposób medialny. Myślę, że plany gospodarcze również w ten sposób zostaną we wspólnotach mieszkaniowych załatwione poprzez media, telefonicznie. Uchwały będą przesyłane pocztą lub za pomocą naszych skrzynek, tak jak wcześniej wspomniałem, lub mailowych, lub tych podawczych, które są przed naszym zakładem. Prace na terenach cmentarnych, na terenach zielonych wykonywane są na dzień dzisiejszy na bieżąco, bez większych przeszkód, oczywiście bez wydatkowania zbędnych środków na zadania remontowe czy na zadania inwestycyjne. Na to przyjdzie czas w późniejszym terminie, jeśli na to sytuacja nam pozwoli. 9 kwietnia Zakład Gospodarki Miejskiej przeprowadził dezynfekcję obiektów przestrzeni publicznej na terenie gminy Lubawka w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Przy użyciu preparatów do mycia dezynfekcji, posiadając oczywiście atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny. Dnia 30 kwietnia, a więc w czwartek w tym tygodniu, zostanie ta akcja powtórzona i poddamy również dezynfekcji te wszystkie obiekty przestrzeni publicznej, jak ławki, parki, urządzenia zabawowe, kosze, poręcze, bramy, furtki. To również dotyczy się również cmentarzy na terenie miasta i gminy Lubawki. W dalszym ciągu obowiązuje nas ograniczenie wydatkowania środków na zadania remontowe czy zadania inwestycyjne do odwołania przez panią burmistrz. Opieramy się tylko na zadaniach bieżących i na zadaniach wynikających z usuwania skutków awarii. Jest to też postrzegane w ten sposób, aby kontakty z mieszkańcami, kontakty większej zbiorowości nie stwarzały zagrożenia epidemicznego dla mieszkańców, czy też również dla naszych pracowników. W ostatnim okresie na mocy zarządzenia burmistrz miasta Lubawki z dnia 9 kwietnia zostały wprowadzone stawki czynszu za lokale użytkowe. Stawki za 1 zł. Na 77 lokali użytkowych, które zakład posiada w swoim zarządzie, do dnia dzisiejszego wpłynęło 13 wniosków. 13 wniosków, z tego już podpisane zostały ugody na 6 lokali użytkowych. Miejmy na uwadze to, że do każdego wniosku dołączone jest oświadczenie o niezaleganiu z czynszem, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, a także informacja o tym, że dana firma uzyskuje dochód mniejszy niż 50%. Dlatego taka ugoda jest wymagana. Ugoda podpisywana jest na dzień dzisiejszy na okres 2 miesięcy. Z tego tytułu nasz budżet zubożał już o 16 tysięcy złotych. Należy wziąć jeszcze pod uwagę to, że każdy lokal użytkowy posiada swój udział procentowy we wspólnotach mieszkaniowych. I ten udział procentowy również musi być wniesiony do
stawek kosztów zarządu nieruchomością wspólną i z tego tytułu też będziemy ponosili dodatkowe koszty my jako zakład, my jako gmina. Wnioski zostały uruchomione 2 tygodnie temu. Myślimy, że tych wniosków będzie dużo, dużo więcej. Wiemy, że są problemy z dostarczeniem co do niektórych firm, bo są zakłady czy lokale użytkowe pozamykane, a więc wszelką informację albo wysyłamy mailową, jeżeli posiadamy takie informacje, dane, gdzie możemy przesłać, a jeżeli nie, no to wszystkie dane są przesyłane formą pocztową. I myślę, że taka pomoc, którą gmina udziela naszym przedsiębiorcom, będzie na tyle pomocna, aby te lokale zostały w dalszym ciągu utrzymane, bo wiemy, że sytuacja gospodarcza przed pandemią była już na tyle nieciekawa, bo przed pandemią mieliśmy chyba 11 lokali pustostanów, które nie były już najmowane i ta działalność w tych lokalach nie była poprawiona. A więc dbajmy o to, aby ten stan posiadania utrzymał się do tej pory. Ogólnie zarządzanie. No zarządzanie mieniem komunalnym, mieniem wspólnot mieszkaniowych, no w tej sytuacji nie jest rzeczą bardzo łatwą. Ani łatwą dla nas jako zarządców, ani nie jest łatwą dla naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja w niedługim czasie się zmieni i życzmy sobie tego, aby ta sytuacja do normalności wróciła jak najszybciej. Tego życzymy naszym mieszkańcom, naszego miasta, naszej gminy, jak również naszego powiatu. Panie dyrektorze, czy dzisiaj pana pracownicy są bezpieczni? Mowa tutaj o pracownikach, którzy chodzą i usuwają skutki awarii. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie środki zabezpieczające. Posiadamy środki dezynfekujące, tak jak i środki ochrony osobistej. Uważam, że jest to na dzień dzisiejszy wystarczające zabezpieczenie. Na dzień dzisiejszy mówię, zabezpieczenie, które pozwoli na uniknięcie zakażeniom, czy to osobistym, czy zakażeniom osób trzecich przebywających wśród naszych pracowników. Jak będzie dalej, będziemy się starali, aby te środki w dalszym ciągu pozyskiwać i zabezpieczające i ochronne i mieć je na bieżąco. Czy pan, zanim wyśle pracowników pod konkretny adres, sprawdza, czy nie przebywają tam osoby objęte kwarantanną? Tak, każdorazowo. Każdorazowo pracownicy, którzy wychodzą w teren, sprawdzamy, mamy informacje odnośnie tych obiektów, które są objęte, czy to kwarantanną, czy osób przebywających zakażonych w tych obiektach. I wtedy podejmujemy decyzję, jak należy wysłać tego pracownika, czy należy zdecydowanie podjąć działania ochronne dla pracowników, czy możemy odstąpić od wykonywania pewnych prac remontowych, awaryjnych w tym budynku, bo akurat nie są takie konieczne. Ograniczamy się, tak jak wcześniej wspomniałem, tylko do prac remontowych, awaryjnych, takich, które zagrażają bezpieczeństwu lub życiu naszych mieszkańców albo obiektowi budowlanemu, budynkowi lub lokalowi mieszkalnemu. Tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, prosimy naszych mieszkańców, aby wszelkie prace remontowe, naprawcze odłożyć na czas późniejszy. Wspomniał pan, że odkażanie miasta będzie powtarzane. Jaki jest koszt jednorazowego takiego odkażania? Powiem tylko o kosztach materiałowych, kosztach ochrony naszych pracowników. To jest koszt w granicach 1500-2000 zł na środki ochrony. Nie mówię o kosztach pracowników. Wykorzystujemy do tego wszystkich moich pracowników z działu terenów zielonych, z działów terenów cmentarnych, jak również konserwatorów zasobów mieszkaniowych. Okres wiosenno-letni to jest taki czas, w którym przeprowadza się we wspólnotach najwięcej inwestycji. Czy w związku z tą sytuacją te inwestycje będą przeprowadzane? Próbujemy tak uzgadniać ze wspólnotami mieszkaniowymi, aby te inwestycje pilne i konieczne, które były zaplanowane w tym roku, doszły do skutków. Miejmy nadzieję, że i zasobność kadry firm, które będą te prace wykonywały, zostanie na podobnym poziomie i pozwoli to nam w późniejszym terminie przystąpić do tych prac remontowych i nie będzie większych perturbacji w tym kierunku.
Oczywiście każde przesunięcie terminu o miesiąc, dwa rodzi również dodatkowe koszty. Na dzień dzisiejszy kosztorysy, które zostały sporządzone, opiewają na kwotę X. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało za miesiąc, za dwa czy za pół roku. Czy Pana firma ma również problemy z pozyskiwaniem wykonawców, którzy świadczą usługi dla wspólnot? Tak, tak. Zmienił się zdecydowanie ten okres. Lat temu kilka takich firm, które przystępowały do przetargów, do zapytań ofertowych, było kilkadziesiąt. Na dzień dzisiejszy musimy usilnie zabiegać o to, aby znaleźć wykonawcę do wykonania konkretnych prac remontowych. Jest to o tyle trudne, że takich prac remontowych, czy we wspólnotach mieszkaniowych, czy na obiektach komunalnych jest trochę. Ale tutaj decyduje w tej chwili wykonawca, który chce podjąć się wykonania tych prac, no i kwota, za którą wykona. Jest to problem. Panie dyrektorze, problemem w gminie Lubawka są również wysokości opłat, bo wiemy, że czynsze najmu za lokale, czy za mieszkalne, czy użytkowe są niewielkie, a wartości odtworzeniowe są bardzo duże, w związku z tym, że cały czas ceny usług idą w górę. I tutaj następny problem. Wysokość stawki czynszu, które mamy na dzień dzisiejszy, nie w pełni rekompensują potrzeb na obsługę bieżącą nieruchomości, na utrzymanie nieruchomości w stanie nienaruszonym, a tym bardziej na koszty inwestowania w tą nieruchomość, na koszty naprawy dachów, pokryć dachowych i elewacji. Elewacji, o które usilnie zabiegamy. Marzyłoby nam się w zasobach mienia komunalnego ustawowo przyjęcie może takiego sposobu, jaki jest, czy choćby w spółdzielniach mieszkaniowych, do czynszu opłata na fundusz remontowy. To w znacznym stopniu pomogłoby nam w przystępowaniu, w rewitalizacji naszych obiektów budowlanych, naszych lokali mieszkalnych, naszych budynków, co wpływa generalnie na wizerunek miasta i gminy Lubawka. To ile dzisiaj płaci przeciętny Jan Kowalski za wynajem jednego metra mieszkania? Stawka czynszu jest zróżnicowana. Na terenie Lubawki jest inna, na terenie Chemska inna stawka i na terenie pozostałych miejscowości również jest inna stawka. Generalnie na dzień dzisiejszy, po odjęciu wszelkich bonifikat, które przysługują naszym mieszkańcom, średnia stawka za metr kwadratowy wynosi 3,50. Dziękuję. Dziękuję bardzo.